Proszę Państwa, chciałabym zrobić króciutki wstęp do następnego wykładu. Dlaczego poprosiłam doktora Włodzimierza Tasaka, który jest itologiem i historykiem, jednocześnie rektorem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, o przedstawienie tematu wkładu chrześcijaństwa w rozwój cywilizacji europejskiej? Skąd taki temat? Otóż w tych rozgrywkach ideologicznych powiązanych z seksualnością kładzie się na szali tożsamość chrześcijańską jako taką. Wartość chrześcijaństwa. Dlatego wydaje mi się bardzo ważnym, żebyśmy mieli świadomość tego, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, jakie dziedzictwo, również historyczne, również cywilizacyjne, za nami stoi. Przeczytam Państwu kilka takich sloganów, które pojawiają się w tej dyskusji związanej z chrześcijaństwem. Kościół jest wrogiem postępu. Kościół jest wrogiem wolności i demokracji. Kościół zabrania seksu. Pedofilia jest najbardziej rozpowszechniona wśród osób duchownych. Kościół nie broni sprawiedliwości, zapomina o ubogich, nie docenia kobiet, posługuje się mową nienawiści, jest antysemicki, jest nietolerancyjny dla mniejszości seksualnych. Ta rozgrywka ideologiczna jest coraz bardziej jawnie antychrześcijańska. Dlatego bardzo się cieszę, zapraszam już doktora Włodzimierza, że możemy posłuchać o tym, co wnosimy jako chrześcijanie w rozwój Europy i w rozwój świata również. Proszę bardzo. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie, tym bardziej, że jak już zostało powiedziane, jestem współgospodarzem tego wydarzenia i bardzo się cieszę, że będziemy mogli spędzić trochę czasu. I też bardzo się cieszę z tego wprowadzenia, że już nie muszę pewnych rzeczy tłumaczyć. Natomiast chcę powiedzieć, że jako historyk zawsze mam problem z takim szerokim potraktowaniem tematu, jak ten wkład chrześcijaństwa w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej. Szczególnie kiedy mam go zamknąć w stosunkowo krótkim wystąpieniu. Dlatego swoim studentom czy innym słuchaczom zawsze tłumaczę, że mamy dwie możliwości w takiej sytuacji. Albo przedstawimy bardzo ogólny zarys niejako na zasadzie spisu treści czy rodzaju książki telefonicznej, całego szeregu nazwisk, wydarzeń, pojęć i tak dalej. Albo skupimy się na czymś wybranym i przedstawimy to bardziej szczegółowo i dokładnie. I myślę, że ta druga forma byłaby dla nas ciekawsza, czyli przyjrzymy się pewnemu przykładowi i później sobie to jakoś podsumujemy i ogólnimy. I tylko chcę powiedzieć jeszcze na wstępie tą jedną rzecz właśnie, czy chrześcijaństwo ma jakiś dorobek kulturotwórczy, aby mogło być traktowane jako poważny partner w dyskusji na temat właśnie takich kwestii jak seksualność człowieka. To jest to pytanie, które postawiłaby druga strona w tej naszej dyskusji. Więc zgodnie z tymi stereotypami, które zostały tutaj już przedstawione, wymienione, niektóre z nich, wydaje się, że no nie, Kościół jako ostoja obskurantyzmu i wstecznictwa nie ma nic wspólnego z nowoczesnym światem, który dysponuje całym tym aparatem właśnie swojej nowoczesności. Ale zacznijmy od początku, czyli najpierw spróbujmy sobie w bardzo krótko, bardzo skondensowany sposób zdefiniować, co rozumiemy pod pojęciem cywilizacji czy kultury. Oczywiście tych definicji jest niezwykle wiele. Ograniczmy się może do takich dwóch stanowisk. Jedno z nich reprezentuje Jerzy Szacki, wybitny socjolog, który przybliżył to pojęcie cywilizacji w kilku takich znaczeniach. Jako kierunek postępu ludzkości, jako synonim kultury, jako szczególną kategorię zjawisk kulturowych, szerszą niż kultura, jako wyodrębnioną część ludzkości, wreszcie jako kategoria analizy historycznej. Inna definicja kultury pochodzi od amerykańskiego antropologa kobiety Ruth Benedict, która powiedziała: kultura jest to złożona całość zawierająca nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. No i wobec tak zdefiniowanej kultury Kościół chrześcijański nie mógł pozostać niezaangażowany i obojętny. I rzeczywiście takim nie pozostał i nigdy takim nie był. I te wszystkie stereotypowe stanowiska, które tutaj usłyszeliśmy i z którymi się pewnie zetknęliśmy wcześniej,
wynikają po części z nieuctwa, powiem dosadnie, a po części ze złej woli. Bo wystarczy przyjrzeć się trochę bliżej historii Kościoła, dziejom chrześcijaństwa na przestrzeni 2000 lat, żeby zobaczyć, że sytuacja wygląda zgoła inaczej. Od czasów upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego aż po dzisiejszy dzień nie brakuje ludzi, którzy no właśnie taką tezę stawiają, że Kościół jest odpowiedzialny i oskarżany za niszczenie kultury, odpowiedzialny za upadek cywilizacji, na przykład cywilizacji Cesarstwa Rzymskiego. Tutaj najsłynniejszy z tych oskarżycieli, chyba najsłynniejszy, to XVIII-wieczny historyk angielski, XVIII-wieczny, ale niezwykle wpływowy ze względu na tezy, które postawił, Edward Gibbon, autor monumentalnego dzieła Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego, który właśnie chrześcijaństwo oskarża o to, że przyczyniło się do upadku tej rzymskiej cywilizacji i co więcej zniszczyło kulturę antyczną. I teraz na ile to ma coś wspólnego z rzeczywistością, postaram się na ten temat dzisiaj właśnie coś powiedzieć, właściwie skupiając się na jednej dziedzinie tylko tego wkładu chrześcijaństwa w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej, ale chyba dosyć ważnej dziedziny, szczególnie też w tym kontekście, o którym mówimy, to jest dziedzina edukacji. Jaki wpływ wywarło chrześcijaństwo na właśnie edukację. Ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze chciałbym się odwołać do pewnego takiego konceptu kulturowego, który w kulturze masowej się pojawia dosyć często, w publicystyce się pojawia dosyć często, więc ta idea chrześcijaństwa jako właśnie takiego niszczyciela tych wartości i tego dorobku ludzkości, które pojawiły się wcześniej. Tak więc w 2009 roku, potraktujmy to jako przykład, ukazał się film hiszpańskiego reżysera Alejandro Amenabara zatytułowany Agora. Nie wiem, czy Państwo go znacie, czy nie, ale zacytuję fragment, ja go akurat oglądałem, zacytuję fragment recenzji autorstwa Katarzyny Wężyk, Agora kontra chrześcijanie i feministki. Recenzja jest dłuższa, ale pozwólcie Państwo, przytoczę fragment dosyć charakterystyczny. W tym właśnie filmie Agora, jak pisze autorka, elegancki, harmonijny świat pogańskiej akademii staje w konfrontacji z plebejskim, fanatycznym, ale także dużo bardziej dynamicznym chrześcijaństwem. Widzimy, jak pod naporem tarana wrota bramy aleksandryjskiej biblioteki otwierają się na oścież i wściekły tłum wdziera się na dziedziniec. Pijani wściekłością i triumfem, wymachujący motykami, kosami, mieczami i krzyżami, ludzie rozbiegają się po budynkach. Tylnymi drzwiami w panice uciekają pogańscy profesorowie i studenci, gubiąc po drodze bezcenne papirusy gromadzone od lat, zbiory przechowujące mądrość wieków. Napastnicy zaczynają orgię niszczenia, obalają posągi bogów i filozofów, niszczą modele kosmosu i matematyczne przyrządy, rwą papirusy i palą je na dziedzińcu. Ognisko cywilizacji zostaje zniszczone, a tam, gdzie filozofowie dyskutowali o naturze bytu, teraz chrześcijanie przechowują bydło. Jest to dosyć wiernie przedstawiony obraz, który pojawia się w filmie, bo wiecie Państwo, czasem recenzenci widzą coś zupełnie innego niż zrobił reżyser, ale w tym przypadku akurat jest to bardzo wierna idea, która przyświecała Amenaborowi, który rzeczywiście, można powiedzieć, pokazując jakiś jednostkowy przykład historyczny i ktoś by powiedział uzasadniony, jednak kreśli przed nami pewne uogólnienie, bo taka jest też rola przecież filmu, taka jest rola kultury masowej, która na przykładzie jakichś tam jednostkowych wydarzeń pokazuje nam ogólny obraz jakiegoś zjawiska, jakiegoś wydarzenia. I teraz przechodząc do edukacji właśnie i tutaj ta recenzja filmu już nas do tego prowadzi, bo pokazuje chrześcijaństwo jako taką bezwładną tłuszczę, która woli hodować bydło na dziedzińcu biblioteki niż zajmować się tą biblioteką w taki sposób, do czego ona została przeznaczona. Więc zgodnie z tą czarną legendą chrześcijaństwa, która no się rozprzestrzenia i nasila w zasadzie w ostatnich dekadach, no, Kościół był zawsze ostoją ciemnogrodu, nieuctwa i zacofania. I zwykle cała argumentacja
propagatorów tego poglądu no, sprowadza się do kilku przykładów, które zawsze się powtórzą. Zawsze się pojawi Galileusz, zawsze się pojawi Inkwizycja, zawsze się pojawi jeszcze czasem Giordano Bruno albo Kopernik, więc to nie jest specjalnie wyszukany katalog tych przykładów, bo, no, bo siłą rzeczy nie jest on duży. Ale zobaczmy na to, jak się ta cała edukacja rozwijała i jaką rolę w tym wszystkim odgrywa chrześcijaństwo. Najpierw krótki rzut oka na rozwój edukacji w czasach przedchrześcijańskich, na przykładzie takich trzech kultur no, znaczących dla tego czasu. Oczywiście patrzę przez pryzmat tego swojego spojrzenia europocentrycznego czy judeochrześcijańskiego, więc zacznę od judaizmu. Społeczności żydowskiej istniały już rozmaite pomysły edukacyjne, tak jak w ogóle w świecie pogańskim, dlatego że mówię o tym, bo nie chcę stworzyć fałszywego pojęcia, jakiegoś takiego hiperapologetycznego pojęcia, że to chrześcijanie wymyślili edukację, bo oczywiście tak nie jest i nikt tak nie twierdzi. Więc w społeczności żydowskiej pojawiło się nauczanie w oparciu o Torę, studiowanie dziejów przymierza z Jahwe, gdzie podstawą wychowania i nauczania było Słowo Boże. I już w II wieku przed Chrystusem rozpowszechniły się w Judei szkoły elementarne, do których miały uczęszczać dzieci, wszystkie dzieci od 7 roku życia, najpierw mieszkające w Jerozolimie i okolicach i później rozciągnięto to na całą Judeę. To jest okres, kiedy taki krótki moment w historii tego okresu, kiedy Judea była państwem niepodległym, za chwilę Rzymianie je podbijają i później w wyniku rozwoju historii cały ten zaczątek systemu edukacyjnego, który się pojawił w judaizmie, który prowadził właśnie do stworzenia systemu powszechnej edukacji, został zniszczony. Zobaczmy, co się dzieje w starożytnej Grecji, bo to siłą rzeczy tylko kilka takich rzutów oka będziemy mieli na to, bo nie mamy czasu, żeby się zająć całymi dziejami edukacji oczywiście. Więc w starożytnej Grecji warto spojrzeć na pomysły edukacyjne Platona, które powstały na bazie doświadczeń, które zaobserwował w najważniejszych w tym czasie państwach greckich, czyli w Sparcie i w Atenach. I według jego koncepcji edukacyjnej to państwo miało przejmować odpowiedzialność za dzieci, które miały się stać wręcz własnością państwa. Odbierane rodzicom, wychowywane w takich specyficznych domach dziecka, pod opieką zawodowych nianiek od wieku 3 lat, miały rozpocząć proces wychowywania, mający odkrywać charakter i uzdolnienia dziecka. Po 4 latach rozpoczynała się nauka szkolna, która dla tych chłopców, którzy przeszli pozytywnie przez proces selekcji, trwała aż do 35 roku życia, a później na dalsze 15 lat miano ich kierować do służby wojskowej i państwowej. I tam, uzyskując to przygotowanie do kierowania państwem, mieli to właśnie realizować. Nie trzeba dodawać, jak silny wpływ te utopijne, jakby nie było, pomysły Platona wywarły na XIX-wieczne, XX-wieczne państwa narodowe i totalitarne. W Cesarstwie Rzymskim chęć pielęgnowania znajomości łaciny jako swoistej obrony przed helenizacją społeczeństwa przyczyniła się do powstawania szkół retorycznych dla zamożnych Rzymian, z których następnie zaczęły powstawać wyższe szkoły prawnicze kształcące adwokatów i urzędników państwowych. Oprócz nich istniała całkiem liczna kategoria szkół elementarnych dla prostych ludzi, którzy mieli tam poznawać naukę czytania i pisania, umiejętności przydatne choćby w służbie wojskowej. I już w czasach Antonina Piusa, czyli w II wieku, w zasadzie każde miasto rzymskie, w zależności od swojej wielkości, miało utrzymywać ze środków publicznych odpowiednią do tej wielkości liczbę lekarzy i nauczycieli właśnie. Więc znowu w ten sposób w całym imperium powstawał system szkolnictwa średniego mającego charakter instytucji publicznej. No i w tym momencie pojawiają się chrześcijanie. Znaczy oni pojawiają się oczywiście już wcześniej niż w II wieku, ale musi upłynąć trochę czasu, zanim Kościół chrześcijański zajmie jakieś stanowisko wobec edukacji, dlatego że same początki chrześcijaństwa związane są generalnie z tym, że Kościół stanowią ludzie zasadniczo prości na tym pierwszym etapie.
I to, że na początku dziejów chrześcijaństwa w zasadzie temat edukacji niekoniecznie jest podejmowany, wynika po części właśnie z tego faktu, że to są ludzie nieedukowani w większości, ale w większej mierze wynika to z innej przyczyny, a jest nią fakt, że chrześcijanie pierwszego pokolenia bardzo mocno oczekiwali na powtórne przyjście Jezusa, które zakończy to całe bytowanie ziemskie, więc nie ma sensu rozwijać tutaj na ziemi niczego, bo jesteśmy tutaj bardzo krótko. Dopiero w II wieku chrześcijanie zaczynają przyzwyczajać się do świadomości, że ich pobyt na ziemi może potrwać dłużej, no i tak jesteśmy tutaj do dzisiaj póki co. Więc zaczęli zastanawiać się, no co, jak ten świat urządzić, na którym mamy jeszcze jakiś czas spędzić, chociaż przypuszczam, że nawet ci chrześcijanie II i III wieku nie przypuszczali, że to potrwa aż tak długo do naszych czasów co najmniej. Więc zaczynają się zastanawiać, jak znaleźć się w tym całym świecie cywilizacji pogańskiej, w którym przyjdzie im spędzić więcej czasu. I tutaj nawet Tertulian, znany z wielkiego rygoryzmu moralnego, teolog wczesnochrześcijański, pisze tak na temat kształcenia. Jak można odrzucić studia świeckie, bez których niemożliwe są studia religijne? Jak bez nich kształcić do ludzkiej roztropności, przygotowywać do myślenia i działania, skoro literatura jest środkiem niezbędnym do wszelkiego życia? Więc widzicie Państwo, można powiedzieć, przykład Tertuliana jest dosyć skrajny, bo tak jak powiedziałem, jest to człowiek, który reprezentował bardzo, bardzo rygorystyczne skrzydło chrześcijaństwa i nawet on podchodzi w tak pozytywny sposób do korzystania z kultury antycznej, a trzeba pamiętać, że w tamtych czasach szkoła w tym świecie grecko-rzymskim była instytucją bardzo silnie powiązaną z pogańską duchowością. Nauczano tam mitologii, imion bogów, ich pochodzenia, obchodzono święta powiązane z kultami pogańskimi. Sam budynek szkolny był przyozdobiony wizerunkami bóstw. Nawet pieniądze, którymi płacono za naukę, rzymskie obole poświęcone były bogini Minerwie. Więc widzicie Państwo, na ile problemów chrześcijanie napotykali, posyłając swoje dzieci do szkół, pogańskich szkół. A jednak to ich wcale nie zatrzymywało przed tym, żeby z tej edukacji korzystać, więc widać dokładnie, jeśli się przyjrzymy rzeczywistości, nie budujemy swój obraz świata na podstawie mitów i stereotypów, że wygląda on zupełnie inaczej niż właśnie w tej publicystyce antychrześcijańskiej. Chrześcijanie nie tylko posyłali dzieci do szkół pogańskich, ale byli też nauczycielami w tych szkołach. I tymże nauczycielom literatury greckiej czy rzymskiej zalecano, kiedy stawali się chrześcijanami, bo nawracali się w trakcie tej swojej pracy, zalecano jedynie, żeby zmieniali zajęcie, ale nie był to wymóg. Było to na zasadzie pewnej sugestii, ale nie było to obowiązkowe. Dlatego, że mamy wiele przykładów tego, że chrześcijanie po nawróceniu pracują jako nauczyciele i przykładem tego jest choćby słynny teolog Orygenes, który w swoim zawodzie pozostał, żeby zapewnić swojej rodzinie utrzymanie. Także dzieciom chrześcijan nie zabraniano uczęszczania do tych szkół, a jedynie zachęcano, aby powstrzymywały się od aktów bałwochwalstwa, kiedy już w tych szkołach są. I w ten sposób te szkoły stopniowo, w miarę jak przybywało w nich chrześcijańskich uczniów i nauczycieli, traciły ten pogański charakter. Tymczasem same dzieci wierzących rodziców w swoich domach miały być dodatkowo wychowywane według zasad biblijnych. Więc ta edukacja domowa, jakby to dzisiaj nazwać, była jakby takim dodatkowym elementem właśnie tego procesu, który się odbywał w szkołach publicznych. I do tego zachęcał właśnie do takiej edukacji już na początku II wieku biskup Ignacy Antiocheński, który postulował ponadto, żeby wzorem dzieci żydowskich, synów chrześcijan, uczyć także handlu. Więc widzimy ten motyw bardzo taki pragmatyczny w całym podejściu do edukacji. Ta sytuacja powoli się zmieniała oczywiście po tym, jak chrześcijaństwo uzyskało status religii tolerowanej w Cesarstwie Rzymskim, czyli w czasach Konstantyna Wielkiego na początku IV wieku, ale oczywiście też musiało upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim to Imperium Rzymskie nabrało charakteru chrześcijańskiego
I ciekawa sytuacja miała miejsce w latach 361-363, kiedy na krótko do władzy doszedł cesarz, który odwrócił się od chrześcijaństwa. To jest już okres półwiecza, kiedy chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim zajmuje rolę de facto religii panującej, chociaż formalnie to nastąpi dopiero za 20 lat. I Juliusz Apostata jest tym, który się postanowił wyłamać z tego trendu i sam jego przydomek Apostata, czyli odstępca, wskazuje na to, że on właśnie postanowił wrócić do pogaństwa. I to jest ciekawy wątek edukacyjny z tym związany, dlatego że w czerwcu 362 roku wydał on edykt normujący sprawy nauczania. I odtąd nauczyciel, który wykładał w miejskiej szkole, winien utrzymać, uzyskać przychylną opinię Senatu Municypalnego, czyli takiej, byśmy powiedzieli dzisiaj, Rady Miejskiej, który później miał być zatwierdzony przez cesarza. I jak to wyjaśniał cesarz w specjalnym swoim okulniku, celem tego edyktu było niedopuszczenie nauczycieli chrześcijan do szkół. Notabene to było gwałtowne zerwanie z tradycją antyczną, która nie pozwalała, żeby władza publiczna mieszała się w sprawy edukacji w tak radykalny sposób, więc nawet to nie tylko chrześcijańscy teologowie zarzucali Julianowi Apostacie, ale nawet pogański historyk Ammianus Marcellinus. W konsekwencji tego, czy o co chodziło w tym koncepcie Juliana Apostaty? To była prosta idea i myślę, że pewne podzwonne tego widać też w dzisiejszych czasach. Chodziło o to, żeby zamknąć drogę chrześcijanom do awansu społecznego, chrześcijańskiej młodzieży, która wiedząc, że nie może się kształcić i wiedząc, że nie może zajmować tych stanowisk w dziedzinie edukacji, jakby ma zamkniętą drogę do awansu społecznego, więc nie warto być chrześcijaninem w tej sytuacji. Inną formą edukacji, na co warto zwrócić uwagę w tym czasie, była też edukacja, która dotyczyła kobiet. W przypadku żon i nastoletnich córek było to czymś wyjątkowym w ówczesnych czasach, że mogły zgłębiać wiedzę na inny temat niż dotyczący takiego życia domowego i prowadzenia domu, wykonywania prostych zawodów. Inną formą edukacji, którą w tym czasie stosowano w świecie starożytnym, był katechumenat. I warto na to zwrócić uwagę, że nie była to jedynie taka edukacja, jakbyśmy powiedzieli, no ściśle kościelna, chociaż temu to służyło przede wszystkim, czyli nauczanie zasad nauki chrześcijańskiej wszystkich przygotowujących się do chrztu na wyznanie wiary. I to ten katechumenat często trwał od 2 do 3 lat, więc to był czas wystarczający, żeby ludzie ci, którzy w tymże katechumenacie uczestniczyli, no nabrali pewnej ogłady i wiedzy też ogólnej, nie tylko czysto teologicznej. I z takiego powszechnego nauczania prawd wiary zrodziło się tworzenie szkół katechetycznych. Pierwsze z nich w Efezie czy Rzymie założył jeszcze Justyn Męczennik już około 150 roku. I w ślad za tym powstawały następne szkoły w innych regionach Imperium Rzymskiego, z których najsłynniejsza stała się szkoła w Aleksandrii, w Antiochii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że były to nie tylko ważne ośrodki teologiczne, ale jednocześnie ośrodki edukacyjne, bo tam uczono się na przykład w Aleksandrii na wysokim poziomie stało nauczanie matematyki, medycyny i gramatyki, więc te szkoły katechetyczne z tego punktu wyjścia, jakim było przygotowywanie w prawdach wiary do chrztu, przeszły na poziom normalnych ośrodków edukacyjnych, gdzie to jakby było jedną z tych sfer ich zainteresowania. I w ten sposób chrześcijaństwo stopniowo z takiej religii ludzi biednych i prostych stawało się coraz bardziej liczącym współtwórcą kultury antycznej. I na to warto zwracać uwagę i pamiętać o tym, że właśnie tak było. I to, co wyróżniało chrześcijańskie szkolnictwo tamtych czasów na tle edukacji pochodzenia pogańskiego, był fakt, że jak pisze brytyjski archeolog i historyk Nowego Testamentu William Ramsay, jego celem było wprowadzanie powszechnej edukacji, nie tylko ograniczonej do bogatych, jak to miało miejsce wśród Greków i Rzymian, jak również nie czyniące różnicy płci, co warto podkreślić.
W rezultacie tego, jak pisze Augustyn z Hipony na początku V wieku, chrześcijanki często były lepiej zorientowane w duchowych kwestiach niż pogańscy filozofowie mężczyźni. Może pisze z pewną przesadą, ale pisze mając pewne podstawy ku temu. Już od IV wieku coraz odważniej chrześcijańscy teologowie piszą o dobrodziejstwie korzystania z tej części dorobku kultury antycznej, który wyraźnie nie sprzeciwia się objawieniu Bożemu. Czy nie ma nic złego w tym, że będziemy korzystali z kultury świata pogańskiego, jeśli ona nie stoi w sprzeczności z tym, czego naucza Pismo Święte. Więc tutaj dorobek Greków i Rzymian miał posłużyć jako środek poznania i wychowania skupionego na Chrystusie. I wspomniany Augustyn pisał tak, że prawda bez względu na to, gdzie się znajduje, jest prawdą Pana. A to oznacza, że można ją odnaleźć również w dziejach kultury antycznej, w dziełach starożytnych pisarzy, ale żeby to zrobić, najpierw należy poznać grecką i łacińską gramatykę oraz dialektykę, czyli sposób rozumowania, żeby nauczyć się sztuki poprawnego myślenia. Sam Augustyn za wartościowe uznawał też uczenie się retoryki pokazującej, jak słowo może wpływać na serce i umysł człowieka, żeby ten mógł i chciał przyjmować Boże objawienie, ale nie gardząc przy tym, Augustyn nie gardził przy tym znaczeniem muzyki, arytmetyki, geometrii, a nawet filozofii, jako elementów składowych tego wychowania właściwego człowiekowi wierzącemu. Twierdzenia starożytnych filozofów traktowano bowiem jako zarodki prawdy objawionej, udzielone tym myślicielom przez Boga, więc chrześcijaństwo nie było wrogiem ani kultury, ani cywilizacji antycznej i nie miało żadnego powodu, żeby przyczynić się do jej zniszczenia. Oczywiście moglibyśmy przytoczyć jakieś jednostkowe sytuacje, gdzie dokonywano takich zniszczeń, gdzieś tam fanatyczny tłum takich zniszczeń dokonywał, ale nadużyciem byłoby zrobienie z tego pewnego uogólnienia na całe chrześcijaństwo, jak chyba siłą rzeczy zrobił to wspomniany reżyser filmu Agora. Więc w wyniku tych przemian chrześcijaństwo, które zaabsorbowało wiele elementów kultury antycznej, samo się przekształcało pod tym wpływem. Ale jednocześnie dzięki temu dobrze wychodziło na tej symbiozie, ale również dobrze na tej symbiozie wychodziła kultura antyczna, dzięki temu, bowiem, kiedy nastąpił upadek świata starożytnego, którego symbolem jest rok 476, upadek władzy ostatniego cesarza zachodnio-rzymskiego, ta kultura antyczna bezpowrotnie nie przepadła. Tutaj należałoby zwrócić uwagę na jedną rzecz przy okazji. Cesarstwo zachodnie nie upadło pod ciosami chrześcijańskich teologów, ale barbarzyńskich hord, które zalały toże cesarstwo, więc tutaj trudno powiedzieć, że to rzeczywiście chrześcijanie przyczynili się do upadku cesarstwa. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiej części tego rozważania, czyli do średniowiecza, bo z racji z tej szczupłości czasu na tych dwóch epokach chciałbym się zatrzymać i na nich to zakończyć. Więc myślę, że średniowiecze jest taką najbardziej niesprawiedliwie ocenianą epoką w dziejach ludzkości. Oczywiście mam na myśli publicystykę raczej i jakieś takie stereotypowe rozmowy prowadzone w gronie niekoniecznie specjalistów, ale prawda jest taka, że w myśl tych właśnie stereotypów jest to epoka ciemnoty i zacofania, a co gorsze tłumienia rozwoju właśnie. I oczywiście główną rolę w tym wszystkim przeznacza się Kościołowi i chrześcijaństwu. Czyli jakby tworzy się z tego obraz, że był ten wspaniały świat kultury antycznej. Ja już nie chciałem tego rozciągać dalej, żeby pokazać trochę tę kulturę antyczną z innej strony, najmniej chlubnej, bo zwykle się właśnie ci wielbiciele antyku skupiają na tym, co jasne, oczywiście zapominając o tym, co jest ciemną stroną kultury antycznej. I zapomina się o tych szczegółach polegających na tym, że tak naprawdę, kiedy upada Cesarstwo Zachodnie w 476, to na gruzach tego cesarstwa tworzą się nowe państwa, oczywiście, rzeczywiście, ale ono nie upadło, tak jak powiedziałem, pod ciosami misjonarzy i biskupów, ale tych najeźdźców barbarzyńskich. I
właśnie to dziełu tych barbarzyńskich najeźdźców zawdzięczamy to pojęcie, które zrobiło szaloną karierę w ocenie średniowiecza, czyli ta idea średniowiecza nazywanego mianem wieków ciemnych. To takie pojęcie, które występuje raczej w historiografii anglosaskiej pod nazwą Dark Ages, ale też przenosi się to na tą naszą, na naszego kręgu kulturowego. Więc to określenie czasów pomiędzy VI a X stuleciem, które jest uzasadnione jako pewien okres rzeczywiście przejściowy pomiędzy upadkiem zachodniego cesarstwa a zbudowaniem czegoś nowego na gruzach, przenosi się na całe średniowiecze, epokę liczącą 1000 lat, która jest określana jako właśnie wieki ciemne, co jest absolutnym nieporozumieniem, kiedy porównujemy ze sobą wiek V i XV. Nie ma tu bardzo, czy w zasadzie niczego wspólnego między tymi wiekami, więc ciekawą rzeczą jest to, że w całym tym zamieszaniu początków średniowiecza, te poszczególne ludy barbarzyńskie, które napłynęły na ziemię cesarstwa zachodniego, czyli Frankowie, Alemanowie, Wizygoci, Wandale, Anglowie, Sasi, Normanowie i inni, stopniowo przyjęły chrześcijaństwo i znowu wbrew stereotypowi, wcale nie pod presją ognia i miecza, ale perswazji misjonarzy. Takie sytuacje nawracania ogniem i mieczem w średniowieczu są raczej wyjątkami niż regułą. I znowu żyjemy w świecie stereotypów, kiedy myślimy inaczej na ten temat. Więc kiedy utworzono na gruzach zachodniego cesarstwa te liczne państwa barbarzyńskie, oni szybko, ich władcy zrozumieli, że Kościół jest na tych terenach jedyną instytucją, która dysponuje odpowiednim potencjałem intelektualnym i organizacyjnym, który tymże państwom pozwoli rozwijać się szybciej i wstępować na wyższy poziom zaawansowania cywilizacyjnego. To jest dokładnie ten sam czynnik, który zagrał w przypadku decyzji Mieszka I, aby przyjąć chrześcijaństwo. Czyli wejść na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego dzięki zaabsorbowaniu tego dorobku, które chrześcijaństwo, którym dysponowało w tym czasie chrześcijaństwo właśnie. Ten proces budowania cywilizacji chrześcijańskiej w kontekście kultury antycznej pokazać na przykładzie czterech postaci znaczących dla średniowiecza, tego wcześniejszego średniowiecza, żeby też pokazać, że również to wczesne średniowiecze nie jest wcale epoką ciemnoty i barbarzyństwa. Więc najpierw dwóch uczonych chrześcijańskich, którzy odegrali decydującą rolę w dziele przekazania ludziom średniowiecza dorobku nauki antycznej. To byli Boecjusz i Kasjodor. Pierwszy z nich, filozof i teolog chrześcijański, doszedł do wniosku, że dzięki zdobyczom nauki Kościół mógłby łatwiej nawracać pogan. Idąc za tą koncepcją, przetłumaczył z greki na łacinę muzyczne teksty Pitagorasa, astronomiczne rozważania Ptolemeusza, matematyczny dorobek Nikomacha z Gerazy, geometrię Euklidesa, teologię Platona, logikę Arystotelesa, mechanikę Archimedesa. Więc dorobek nieprawdopodobnie ważny dla rozwoju cywilizacji europejskiej. Jego uczeń Kasjodor kontynuował tą pracę tłumaczeniową swojego mistrza i w swoim własnym dziele Kasjodor, dziele zatytułowanym Kształcenie w naukach boskich i świeckich, idąc za Augustynem, pisał, iż dla gruntownego poznania Bożego objawienia zawartego w Piśmie Świętym nie wystarczy odwołanie się do nadnaturalnego natchnienia i własnego nad nim rozmyślania, ale całego bogactwa tego przekazu nie da się pojąć bez znajomości sztuk wyzwolonych, czyli tego właśnie antycznego systemu kształcenia, który rozwijany był jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego, więc nie należy się przed tym systemem wzbraniać. I idąc w ślad za tym, w 546 roku napisał Institutiones, dzieło będące takim zestawem podręczników, które stanowiły jakby wprowadzenie do dalszych studiów nad naukami wyzwolonymi. I później już Kasjodor wprowadził znany w starożytności podział kształcenia na trivium i quadrivium, dający w rezultacie 7 sztuk wyzwolonych, który został oparty tutaj inaczej niż w starożytności o Biblię. Jakby Biblia była fundamentem tego systemu, ale sam podział i sama idea została zaczerpnięta właśnie z tego pogańskiego antyku.
I te siedem sztuk wyzwolonych obejmowało w tym trivium, to była gramatyka, która oznaczała wówczas biegłość w łacinie, dialektyka, czyli logika, i retoryka, czyli nauka przemawiania. I to stanowiło wstęp do drugiego etapu kształcenia obejmującego geometria, arytmetyka, astronomię i muzykę. I takie połączenie nauki świeckiej z Biblią dało w następnych wiekach to, co byśmy nazwali kulturą chrześcijańskiego średniowiecza. Więc nie dzieje się to wcale na takiej zasadzie, że odcinamy wszystko, co było dotąd, bo jest pogańskie, jest złe z gruntu i zaczynamy od zera. Tylko wykorzystano to, co było prawdziwie cennym dorobkiem kultury antycznej, umieszczając tam nowe elementy związane z teologią chrześcijańską i budowano na tej bazie cywilizację średniowiecza. Następna para uczonych chrześcijańskich to są ludzie żyjący między VI a IX wiekiem, którzy podwalili pod dzieło, które jest już tą cywilizacją średniowieczną rzeczywiście. To Beda Czcigodny, jego uczeń Alkin. Pierwszy z nich przyczynił się do rozwoju szkoły katedralnej w Jarrow i pośrednio szkoły katedralnej w Yorku, którą do rozkwitu doprowadził właśnie jego następca. York w VII wieku stał się głównym ośrodkiem nauki i kultury anglosaskiej. Studia biblijne i teologiczne, które tam prowadzono w oparciu o dzieła greckie i łacińskie, przyczyniły się do rozkwitu doskonałej znajomości języka hebrajskiego, greckiego i łacińskiego. I sława tej szkoły katedralnej w Yorku skłoniła władcę Franków, Karola Wielkiego, do sprowadzenia Alkina na swój dwór, który był wtedy takim przodującym dworem w tej Europie chrześcijańskiej. I on miał tam podnosić poziom kultury i nauki w państwie Franków. I Alkin założył w stolicy tego państwa Akwizgranie szkołę pałacową, w której miały się kształcić początkowo dzieci z rodziny królewskiej, I z tego otoczenia możnych rodów frankijskich, i ona stała się takim łącznikiem pomiędzy szkołami katedralnymi, które powstawały już wcześniej, a uniwersytetami, które od XII wieku miały zacząć powstawać w całej chrześcijańskiej Europie. I Karol Wielki, będąc monarchą o wielkiej wizji, wykorzystując ten cały dorobek antyku, który przechowali chrześcijanie, bo kto miałby go przechować do tego czasu, do tego VII wieku i VIII, wykorzystując ten dorobek, nakłaniał biskupów i opatów w swoim państwie do zakładania szkół katedralnych, które miały za zadanie kształcić przyszłych urzędników państwowych i duchownych w biegłym pisaniu, czytaniu, redagowaniu dokumentów, ale też w architekturze i medycynie na przykład. Wokół szkoły pałacowej wytworzyło się takie elitarne środowisko uczonych, nazywane przez niektórych akademią, i ona stała się takim centralnym elementem tak zwanego odrodzenia karolińskiego albo renesansu karolińskiego, nieznanego od wieków po upadku cesarstwa rozwoju kultury i nauki, który się dokonał na przełomie VIII i IX stulecia. I w 788 roku ten sam władca, Karol Wielki, wydał zarządzenie polecające biskupom, żeby we wszystkich klasztorach zakładane były szkoły dla uczenia chętnych czytania, pisania i śpiewu. Wszyscy chętni, którzy się tam zgłoszą, mieli być uczeni pisania, czytania i śpiewu. I wspomniany Alkin troszczył się o kształcenie potrzebnych nauczycieli, tworzył podręczniki szkolne, a przez swoje utwory literackie też krzewił w odbiorcach, propagował potrzebę krzewienia oświaty i nauki. Od IX wieku, to już jest następny etap, najpierw w bogatych miastach północnej Italii zaczęły powstawać szkoły parafialne, w których specjalnie przez miasto utrzymywany nauczyciel uczył miejscowe dzieci czytania i pisania w języku ojczystym oraz uczył prostych rachunków. Na bazie tych szkół katedralnych, które powstały w poprzednich stuleciach, od XII wieku zaczęły powstawać uniwersytety. Szkoły wyższe, niezależne od kościoła, co trzeba podkreślić, kształcące nie tylko w zakresie teologii i filozofii, jakby się to wydawało w tym stereotypowym obrazie średniowiecza, ale także uczące takich dyscyplin naukowych jak prawo, medycyna czy astronomia. Do 1400 roku w Europie było już 75 takich szkół, w tym od 1364 roku nasza Akademia Krakowska.
Większość najsłynniejszych uniwersytetów europejskich właśnie wtedy znajduje swój początek. I warto o tym pamiętać, że to, co jest dzisiaj chlubą zachodniej cywilizacji, zachodniej nauki, właśnie uniwersytety, zostały stworzone przez ludzi Kościoła. I to, że część kościelnych hierarchów i urzędników tamtych czasów i swoiście interpretowała nauczanie Biblii na temat nauki, nie znaczy, że takie było powszechne stanowisko całego Kościoła i całego środowiska chrześcijańskiego, bo jeśli dzisiaj powołujemy się na jakieś odosobnione przypadki i tworzymy z nich obraz sytuacji, to będzie to zgoła fałszywy obraz sytuacji. Jednym z mało znanych epizodów średniowiecza jest fakt edukacji otwartej dla kobiet. Kościół często się posądza o mizoginizm, wrogość wobec kobiet i te wszystkie rzeczy, które miały zostać zniweczone dopiero przez sufrażystki i feministki w XIX i XX wieku. Natomiast prawda jest taka, że we wspomnianej szkole pałacowej Karola Wielkiego uczyli się jego synowie, ale też uczyły się ich córki, jego córki, a także córki jego dworzan. Bo były tam też dziewczęta spoza rodziny królewskiej. 100 lat później także król Anglii Alfred Wielki kazał nauczać zarówno swoich synów, jak i córki łaciny oraz innych przedmiotów. Z około 1330 roku pochodzi ciekawy dokument mówiący o tym, że we Florencji uczy się od 8 do 10 tysięcy dzieci, w tym również dziewczęta. Większość tych dziewcząt pochodziła oczywiście z możnych rodzin florenckich i większość uczących się w średniowieczu stanowili oczywiście chłopcy, bo nie będziemy też tworzyć fałszywej sytuacji, że to jest absolutnie równe szkolnictwo, ale faktem jest, że nikt nikomu nie zabraniał dostępu do edukacji i przykładem tego są wybitne kobiety, które odgrywają istotną rolę w dziejach społeczeństwa i kościoła średniowiecznego. I tu wymienię tylko kilka. Lioba była współpracowniczką w misji prowadzonej w VIII wieku przez Winfryda Bonifacego. Żyjąca dwa wieki później Hrostwita z Gandersheim była kanoniczką dobrze znającą klasyczną literaturę łacińską, tworzącą sztuki, poematy, legendy, epopeje. Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, Brygida Szwedzka, żyjąca w XIV wieku, z tego samego czasu pochodząca Katarzyna ze Sieny. Każda z nich cieszyła się dużym autorytetem w kościele, korespondowała z władcami, z hierarchami kościelnymi i jest znaczącą osobą w tworzeniu tej średniowiecznej kultury i cywilizacji. Więc też nie można powiedzieć, że średniowiecze jest jakimś takim okresem, gdzie te kobiety trzymano zamknięte w komórkach, albo nie wypuszczano ich z kuchni, bo nie jest to prawdą. Mniszki były wykształcone w ramach 7 sztuk wyzwolonych, pozostając w klasztorach na równi z mężczyznami w tamtejszych skryptoriach, przepisywały księgi zarówno Pisma Świętego, jak i literatury tamtych czasów. Warto pamiętać, że Kościół chrześcijański właśnie zerwał z grecko-rzymską tradycją wykluczenia kobiet z życia publicznego, w tym pozbawienia ich możliwości zdobycia formalnego wykształcenia. I skutkiem tego zjawiska jest koedukacja, która dzisiaj jest oczywistością. Ale to gdzieś się zaczyna właśnie w tamtych czasach i w tamtym środowisku. I teraz poznając ten stosunek starożytnych i średniowiecznych chrześcijan do nauki i edukacji, może warto odłożyć na bok stereotypy, bo wszak one są często efektem ukrywania własnej niewiedzy na dany temat. I żeby te uogólnienia wynikające z powierzchowności, jak i braku sympatii dla poszczególnych ludzi zastąpić rzetelną wiedzą. Taki apel dla tych, którzy tymi stereotypami się namiętnie posługując, nie mając zbyt wielu argumentów poza tym. I w tej sytuacji, którą starałem się bardzo, bardzo pokrótce przedstawić, widać, że chrześcijanie w starożytności stworzyli katechumenat, który był rodzajem pierwotnej koncepcji edukacji dla wszystkich bez względu na wiek, pochodzenie, płeć i sytuację majątkową. Do szkolnictwa pogańskiego podchodzili z dużą dozą zdrowego rozsądku, nie odrzucając go wcale z założenia, jak mówiłem, ale mając na względzie dobro własnych dzieci, przystosowując w miarę możliwości do własnych zasad wiary. Z kolei u progu średniowiecza chrześcijanie wcale nie zniszczyli dorobku naukowego cywilizacji grecko-rzymskiej, ale
przeciwnie, pieczołowicie go przechowali do naszych czasów, bo to, że dzisiaj możemy czytać Arystotelesa, Archimedesa i innych, to właśnie dzięki temu, że ci chrześcijańscy uczeni te dzieła przechowali, przepisali i one przetrwały. Później to wyklinane za barbarzyństwo i ciemnotę grecko, ciemnotę średniowiecze z poważnym udziałem ludzi Kościoła stworzyło system edukacji na wszystkich poziomach, którego ogólny zamysł pozostał w zasadzie do dzisiaj, bo idea uniwersytetu jako miejsca wolnego od nacisków zewnętrznych jest właśnie swoje korzenie wywodzi właśnie z tego czasu średniowiecza. I biorąc pod uwagę koniec średniowiecza z kolei, to jest epoka, która jak żadna inna rozwijała się pod wpływem idei chrześcijańskiej w tym czasie. I kiedy to cywilizacja średniowiecznej Europy nie odbiega w żadnym stopniu od cywilizacji muzułmańskiej, hinduskiej, chińskiej czy przekolumbijskiej. Więc jeśli mówimy o wiekach ciemnych jako synonimie średniowiecza, no to musielibyśmy tym określeniem opatrzyć każdą cywilizację ówczesnego świata. Co więcej, podwaliny cywilizacji średniowiecznej, chrześcijańskiej cywilizacji średniowiecznej, przeniesione w epokę nowożytną, zapewniły Europie dominującą, tej cywilizacji zachodniej powiedzmy, dominującą pozycję w świecie, która w różnych dziedzinach trwa do dzisiaj, a w pewnych dziedzinach trwała do zupełnie niedawna. Więc to wszystko sięga korzeniami chrześcijaństwa i nie ma nic wspólnego z obskurantyzmem, ciemnotą i zacofaniem, i wrogością do postępu przede wszystkim. Oczywiście były w tym okresie starożytności średniowiecza sytuacje, które nie przynoszą chluby chrześcijaństwu i nie zamierzamy tego ukrywać. Było palenie starożytnych bibliotek przez chrześcijański motłoch prowadzony przez fanatycznych duchownych, czy próby zbyt silnego podporządkowania edukacji, kontroli Kościoła. Ale na szczęście to nie one decydowały o tym, w którą stronę pójdzie rozwój kulturalny chrześcijańskiego świata. Więc to nie one są tymi czynnikami dominującymi w tym wszystkim. Są jakby jakimś dodatkiem, jakimś przyczynkiem negatywnym, z którym też próbowano sobie radzić. I teraz kończąc już kilka minut takiego podsumowania, które wyjdzie może poza te epoki dwie, którym poświęciłem więcej czasu. Patrząc na zależności pomiędzy chrześcijaństwem a kulturą na przestrzeni różnych epok, myślę, że możemy oczywiście w pewnym uproszczeniu zaprezentować to w postaci pewnego ciągu. Więc mamy kulturę pogańską jako sytuację zastaną, ten punkt wyjścia, w którym pojawia się chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaczyna wywierać na nią wpływ. To jest ten etap, kiedy te dwie kultury zaczynają ze sobą jakoś współistnieć. W średniowieczu z kolei to już chrześcijaństwo zaczyna tworzyć samodzielną, dominującą kulturę, bo dzięki upadku zachodniego cesarstwa upadły te wszystkie instytucje świata pogańskiego, które mimo wszystko w jakiś sposób hamowały rozwój tej cywilizacji chrześcijańskiej, więc stworzyła się możliwość budowania nowego społeczeństwa, nowego świata niejako, co postulował już Augustyn w swoim Państwie Bożym w V wieku, jakby przewidując te możliwości, które się otwierają przed chrześcijaństwem. Więc później mamy renesans i to jest taka próba wyzwolenia się spod tego wpływu chrześcijańskiego, chociaż też nie do końca powszechna próba, bo uczeni renesansu w większości jednak są związani z chrześcijaństwem i z Kościołem i ci, którzy występują z takich pozycji, powiedzielibyśmy wolnomyślicielskich, stanowią jedynie jakiś margines, a nie dominującą grupę. Później mamy oświecenie. To jest taka separacja, która można powiedzieć zakończyła się sukcesem, gdzie ta kultura poszła po części jakby swoją drogą, ta kultura achrześcijańska poszła swoją drogą. Obok niej oczywiście równolegle rozwija się kultura chrześcijańska, która ciągle jeszcze stanowi ten czynnik bardzo istotny, o ile nie dominujący.
I dalej już mamy tylko coraz bardziej, mniej lub bardziej udaną obronę chrześcijańskiego wpływu na kulturę. Po czasach średniowiecza, szczególnie rewolucji francuskiej, kiedy ta laicyzacja w świecie kultury staje się coraz bardziej istotna. Tak więc ona się rozwija od tego czasu, czyli od powiedzmy końca XVIII wieku, jakby w takich dwóch nurtach. Cywilizacja europejska czy kultura europejska, czyli achrześcijańskim, a często antychrześcijańskim oraz chrześcijańskim, jak zwykle mocno zróżnicowanym. I tutaj chrześcijaństwo od tej pory w zasadzie traci już coraz bardziej rolę tego, kto wytycza szlaki, kreuje nowe nurty, a siłą rzeczy zadowala się obroną swojego status quo. Nie czas, żeby dyskutować, dlaczego tak się stało, z czego to wynikało, ale przynajmniej tak zarysujmy sobie ten obraz sytuacji. Więc podsumowując, jeśli pośród składowych zachodniej cywilizacji wymienia się takie elementy jak tradycja polityczna, systemy gospodarcze, metody badań naukowych, technologiczna innowacyjność, religia, literatura i sztuka, to bez trudu możemy dowieść, że w każdej z tych dziedzin wpływ chrześcijaństwa na ich tworzenie był, jeśli nie przemożny, to przynajmniej znaczący. I tylko dlatego, że nie mamy czasu na to, aby się temu przyjrzeć, dokładnie ograniczyłem się do tej jednej dziedziny, czyli do edukacji. Jak pisze profesor Wojciech Roszkowski, co do szczegółów istnieje wiele sprzecznych opinii. Na przykład twierdzi się często i to mylnie, że krytyczna metoda naukowa powstała jako część zachodniej cywilizacji dopiero w epoce nowożytnej po przezwyciężeniu wiary w wydaniu chrześcijańskim dominującej w średniowieczu, a nie weszła do niej jako dziedzictwo starożytnej filozofii greckiej i średniowiecznej scholastyki. Pomniejszając rolę chrześcijaństwa, ignoruje się też często rolę pojęcia osoby ludzkiej jako podstawy zachodniej antropologii. Ważne jest również harmonizowanie praw i obowiązków oraz wolności i odpowiedzialności, dążenie do prawdy i sensu oraz przekonanie o obiektywnie istniejących regułach moralnych. Więc wiele w tej dziedzinie jest przekłamań, złej woli czy właśnie pewnego rodzaju ignorancji, które pomniejszają rolę chrześcijaństwa w tym dziele kulturotwórczym cywilizacji zachodniej, ale jeśli uczciwie się temu przyjrzymy, no musimy to jednak docenić. Swój wywód Wojciech Roszkowski kończy odwołując się do myśli ojca Macieja Zięby i do myśli Douglasa Murraya i pisze tak. Ponieważ współcześni Europejczycy nie potrafią już określić granic wolności i przestali rozumieć samych siebie, najczęściej wstydzą się siebie i opierają swój byt na płytkim fundamencie samych tylko przepisów prawa stanowionego, powstaje nowa wieża Babel, która już się rozpada. On tak pisze w swojej książce Pęknięte lustro, która się niedawno ukazała, dotyczącej właśnie tego kryzysu cywilizacji zachodniej, kryzysu związanego jakby z takim odwróceniem się od chrześcijańskich korzeni tej cywilizacji. I teraz już naprawdę kończąc, nie da się kultury i cywilizacji europejskiej potraktować z nożyczkami. To znaczy wycinamy z tego to, co nam się nie podoba. Czyli bierzemy dziedzictwo antycznych Greków i Rzymian, później ciach wycinamy z dorobku naszych przodków ponad tysiąc lat dziejów średniowiecza i później znowu jak gdyby nigdy nic wracamy na ścieżkę rozwoju cywilizacji w okresie trochę renesansu, tam też coś wycinamy, później już od oświecenia coraz mniej wycinamy. Więc no po prostu jest to nieuczciwe, a po drugie niemożliwe, żeby w ten sposób klajstrować tą naszą historię, nie tylko historię sensu stricto, ale też historię kultury czy cywilizacji. Już nie chcę się odwoływać do przykładów, gdzie z takimi nożyczkami tę historię traktowano, też wycinając ze zdjęć tych, którzy popadali w niełaskę albo byli niewłaściwi na danym etapie rozwoju. Więc pamiętajmy o tym, że nawet deistyczna część oświecenia pełnymi garściami czerpała z dorobku poprzedniego tysiąclecia. Nie ma czegoś takiego jak dwie równoległe cywilizacje europejskie. Jest tylko jedna pełna cywilizacja europejska albo druga ocenzurowana cywilizacja europejska. Więc nie ma dwóch równoprawnie istniejących, równoległych cywilizacji europejskich, bo gdybyśmy z tej współczesnej cywilizacji, na którą chciałaby się powoływać ta część achrześcijańska, nie wiem, tworząca opinię publiczną, no to musiałaby zaprzeczyć, że cały ten dorobek
współczesny, dotyczący takich kwestii nawet jak wolność, tolerancja, sprawiedliwość i miłość, nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim wkładem w rozwój tych właśnie pojęć, tych idei i ich zastosowanie we współczesnym świecie. Więc oczywiście one zostały współcześnie poddane licznym różnej wartości modyfikacjom, ale przecież nie zostały wymyślone od zera. Więc ten krótki sposób takiego bardzo krótkiego rysu chciałbym Państwu przybliżyć to, jak bardzo nieuczciwie, czy no niewłaściwie, mówiąc może bardziej oględnie, podchodzi się dzisiaj do tego naszego wspólnego dziedzictwa, właśnie z tymi nożyczkami sobie radząc w ten sposób, żeby ograniczyć czy zdyskredytować wkład chrześcijaństwa w to, jakimi ludźmi dzisiaj jesteśmy jako Europejczycy czy przedstawiciele cywilizacji zachodniej, bo elementarna uczciwość i podstawowe wykształcenie nakazują dostrzec w tym wszystkim istotny wpływ chrześcijaństwa. Dziękuję Państwu.